Dzisiaj opowiem wam o 10 najważniejszych rzeczach, które musicie wziąć ze sobą na wyjazd. O, tutaj widzicie wszystko to, co ja sobie przygotowuję na wyjazd. Jeżeli lecicie do tropikalnego miejsca, takiego jak Filipiny, powinniście wziąć ze sobą czapkę z daszkiem. Czapka przede wszystkim uchroni was przed słońcem i nie dostaniecie udaru słonecznego. A tam, nie udar, co ty, trochę się tylko opalę. To dokładnie dzieje się wtedy, kiedy nie nosicie czapek. Kolejna rzecz to okulary. To są jedne z tutaj z droższych okularów. Raz w życiu zrobiłem sobie taki ładny prezent, a teraz oczywiście używam tych za 30 zł, żeby nie poniszczyć tych drogich. To jest najważniejsze, co musicie mieć ze sobą, żeby nie mrużyć cały czas oczu, żeby nie robiły wam się te zmarszczki, które mi się robiły przez to, że 7 lat czy 10 lat w swoim życiu nie nosiłem żadnych okularów, bo uparłem się, że przez okulary po prostu gorzej widzę. Kolejna rzecz, która wam się przyda, to książka. Możecie wziąć sobie książkę w klasycznej formie, o tak, ale jest również bardziej zaawansowana forma, czyli tutaj forma elektroniczna. Coś, o czym wielu z was na pewno zapomina. Jak już przyjedziecie z tą wielką torbą na miejsce, potrzebny będzie wam mały plecak. Tak, ja to dostałem na szczęście na wyjazd. Torbę, którą mogę wrzucić do wody i ona nie smoknie, a także nereczkę wodoodporną, która spowoduje, że jak wrzucę tam dużo filipińskich peso, to one nie zmokną. Jeżeli macie gdzieś w domu stary telefon, który przyda wam się do przeglądania stron internetowych, czy skorzystania z Google Mapsów, wyszukania knajp, czy wyszukania waszego hotelu, to weźcie ze sobą stary telefon, do którego możecie wsadzić lokalną kartę z numerem filipińskim. Co to ma być? Ja tu tworzę filmy dla was specjalnie, a nic się nie dzieje na tym moim YouTubie. Czekajcie, może jak podniosę tutaj go do góry, to będziecie w stanie szybciej subskrybować. O, aż się zgrzałem tutaj, muszę wam powiedzieć, od chodzenia z tą kamerą w ręku. Jakie leki wziąć ze sobą na wyjazd? Ja oczywiście biorę ze sobą wszystko, co tylko mam, ale przede wszystkim weźcie ze sobą coś na rozwolnienie, węgiel leczniczy, imodium, coś takiego, żeby was nie zaskoczyło nagle. Witamina C, bo jest spora szansa, że rozchorujecie się po długim locie, gdzie wszyscy kaszlą dookoła. Maseczka pomoże wam się nie rozchorować i w miejscu, do którego dolecicie, będzie już tylko zdrowie. Co? Mówiliście coś? Zatyczki do uszu. Nie ma nic gorszego niż gość, który będzie wam chrapał przez ścianę, albo w tym samym pokoju, albo obok was w samolocie. Klapki, zobaczcie, moje są już tak zużyte, że są zupełnie płaskie. To nie muszą być klapki, to mogą być sandały, jeżeli bardzo lubicie. Nie bierzcie do nich białych skarpetek, chyba że bardzo lubicie te białe skarpetki. Pasują. Pamiętajcie o lekkich rzeczach. Krótkie spodenki i lekkie, cieniutkie koszulki. Jeżeli nie kupicie ich tutaj, nie ma problemu, tam dostaniecie je wszędzie za 2 dolary. Gotówka. Każdy 1 dolar może wam się przydać. I karta wam nie pomoże, bo rozliczenia z lokalnymi kierowcami wyglądają o tak. W wielu miejscach nie będzie żadnych bankomatów, a często nawet jeżeli są bankomaty, to one nie działają. Krem przeciwsłoneczny. Ja się nie muszę smarować, bo ja muszę się opalić. Nie, absolutnie, słuchajcie, skóra będzie wam schodzić bardzo szybko, a tego nie chcemy. Nie, no dobra, oczywiście, że chcemy się szybko opalić, ale nie zapominajcie o tym, że krem do opalenia jest wam niezbędny przy takiej podróży i nie żałujcie go, szczególnie jak przyjeżdżacie biali, prosto z pracy, z elektroniki. Nie zapominajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, ładowarce, małym przedłużaczu, który może wam się przydać, jeżeli chcecie ładować sobie kamerę, aparat, telefon. I to nie chodziło o to, żeby się pochwalić tą naklejką, chociaż trochę też. Chodziło o to, że dobrze jest wziąć ze sobą laptopa. Dobra, ja nie potrzebuję tego laptopa, jednak na sam koniec dnia, jak usiądziecie gdzieś i będziecie chcieli zmienić miejsce, to odpalacie laptopa, odpalacie booking.com, albo Airbnb, albo TripAdvisora i tam znajdziecie sobie miejsce, do których warto pojechać. A mój lot już za 12 godzin, także do zobaczenia na Filipinach.